uważajcie. Uważajcie na to, co się dzieje w programie. Bądźcie czujni, nie powtarzajcie błędów innych. Ja naprawdę chciałabym bardzo rozwiązać tę zagadkę. Musicie mi w tym trochę pomóc. To jest program interaktywny. Ja sobie tutaj nie dam rady sama. Ja potrzebuję waszej reakcji, szybkiej reakcji, dobrej reakcji. Więc kto nie śpi, no to jest dużym szczęściarzem, bo ma szansę wziąć udział w grze o 500 zł. Ale musi się tutaj czymś wykazać. Ja za darmo tych pieniędzy niestety nie rozdaję. Ja muszę wiedzieć, że wy spełniliście warunki, czyli policzyliście serca, znacie odpowiedź i mi o tym powiecie. Śpieszymy się, proszę Państwa. Dostać się do studia jest dzisiaj bardzo łatwo. Każdy, kto chce tutaj trafić, na pewno trafi, tylko nie mamy już czasu dla tej zagadki. Dlatego jeżeli znasz rozwiązanie, to już nie ma problemu z trafieniem do studia i trzeba działać. To już tylko formalność. Trafiasz, wygrywasz, bo znasz prawidłową odpowiedź. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Kto policzył uważnie? Kto policzył dobrze? Kto się nigdzie nie pomylił? Kto nie popełnił błędu, jaki popełniali jego poprzednicy? Kto się wykazał umiejętnością spostrzegania pewnych rzeczy, liczenia uważnego, dobrego? Jest taka osoba? Jedna osoba. Kochani, jest mi potrzebna jedna skupiona, skoncentrowana osoba, która dobrze policzyła te serca. Jedna. Ja nie szukam tłumu. Jedna osoba. Kochani, tłumy to ja mam tutaj w studio. Sorusz to telefon. Tylko niestety te wszystkie osoby nie znają rozwiązania. Nie są na tyle uważne, żeby policzyć dobrze. Kto policzył dobrze? Kto policzył uważnie? Kto się na moment skoncentrował i za ten moment koncentracji otrzyma 500 zł? I proszę. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. I jaka jest odpowiedź? 16. 16 to niestety nie jest dobra odpowiedź. Szanowni Państwo, co się dzieje? Bardzo Was proszę, skupcie się. Chwila koncentracji. Liczymy uważnie, liczymy wszystkie serca, wszystkie. Żadnego nie możecie pominąć. Co się dzieje? Kto da radę? Kto policzył? Kto zawiera 500 zł? Dacie radę, kochani? Liczę na Was. Bardzo mocno Was wierzę. Wspólnym wysiłkiem. Ja Wam pomagam dobrym nastawieniem i optymizmem, a Wy liczycie. Jeżeli oglądasz program, policz serca. Weź udział w zabawie. Daj sobie szansę na 500 zł. Jeszcze nie śpisz. Siedzisz sobie wygodnie w fotelu. Przerzucasz kanały. Zatrzymaj się na moment. Policz. Sprawdź, czy dasz radę. Sprawdź swoje umiejętności. I? To jest na tyle dobry, że dał sobie radę, że się nie pomyli jak jego poprzednicy. Kochani, kto dał radę? Kto dał radę policzyć serca na obrazku? Kto zna prawidłową odpowiedź? Kto wie, ile ich jest? I? I proszę. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Ile jest serc? 18. Niestety nie, droga Pani. 18 to nie jest prawidłowa odpowiedź. Gdzieś się Pani pomyliła. Jeszcze raz proponuję, żeby Pani przeliczyła i jeszcze raz zapraszam tutaj do mnie. Kto zna prawidłową odpowiedź? Uwaga! Kochani, kończmy tę zagadkę. Co się dzieje? To miała być taka łatwa, prosta zagadka na rozgrzewkę. 500 zł do zabrania, duże pieniądze. Warto się na chwilę skoncentrować, warto policzyć. Kto to zrobi? Kto mi o tym teraz powie? Kochani, nie mam już więcej czasu dla tej zagadki. Co się dzieje? I? Gdzie jest mój zwycięzca? Gdzie jest osoba, której podaruję 500 zł?
Co się dzieje? Halo, halo, dobry wieczór. Halo? Witam, witam. Jakie jest rozwiązanie? Tak? Witam. Poproszę rozwiązanie. 26? Niestety nie. Niestety nie. Dobrze, słuchajcie. 30... Jeszcze 3 osoby. Jeszcze 3 osoby. Miałam... Studio mnóstwo osób. Nikt nie podał mi prawidłowej odpowiedzi. Jeszcze 3 osoby mają szansę to zrobić. Kochani, to jest tak. Program jest krótki. My tutaj mamy sporo do zrobienia i nie możemy ograniczać się do jednej tylko zagadki. To nie może tak być. Czekam jeszcze na 3 osoby, które mają szansę ją rozwiązać. Jeżeli 3 osoby nie rozwiążą tej zagadki, zmieniamy ją po prostu. Nie ma więcej czasu. Nie możemy się dłużej zatrzymać przy tej zagadce, bo program jest dzisiaj zbyt krótki, żebyśmy mogli jeszcze dłużej pozostać przy tej zagadce. Przypominam Wam również, że to nie jest program noc jednej zagadki, to jest program zagadkowa noc. Kochani, tutaj się musi więcej wydarzyć. Nie możemy się zatrzymać tylko na jednej, jedynej zagadce. Halo, halo, dobry wieczór. Halo? Tak, byłem. Poproszę odpowiedź. 27. Nie. Jeszcze dwie osoby? Dwie osoby, które mogą udzielić mi prawidłowej odpowiedzi. Czekam na dwóch ostatnich graczy w sprawie tej zagadki. Szanowni Państwo, teraz naprawdę należy się śpieszyć. Te osoby, które na coś czekały, a policzyły serca i znają prawidłową odpowiedź, teraz biorą sprawy w swoje ręce. Nie czekają dłużej, tylko udzielają mi prawidłowej odpowiedzi. Jeszcze tylko dwie osoby mogą tutaj w studiu udzielić mi prawidłowej odpowiedzi. Tylko dwie szanse. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Ile jest serc? 33. Też nie. Ostatni gracz. Kochani, ostatni gracz w sprawie tej zagadki. Ostatni. Jeszcze tylko jedna osoba ma szansę spróbować. Kto? Kto udzieli mi prawidłowej odpowiedzi, bo prawidłowo policzył serca. Uważnie, był skoncentrowany, niczego nie przeoczył. Dobrze, moi drodzy, ostatnia osoba, więc ja już sobie przygotowuję odpowiedź. No i czekam. Ile jest serc? Uwaga! I jest. Halo, halo, dobry wieczór. Halo. Witam, poproszę prawidłową odpowiedź. Czy prawidłowa odpowiedź to jest 14? Nie, już słyszałam taką odpowiedź. Kochani. Dobrze. To jest rozwiązanie. 87 serc. Kochani, no troszeczkę się pomyliliście, prawda? Dobrze. Przechodzimy w takim razie do kolejnej zagadki. Nie marnujemy czasu. Uwaga. I proszę bardzo. Spójrzcie. Szukamy jednego obrazka, który różni się od pozostałych. Mamy tych obrazków 50 aż. Aż 50 obrazków. No ale słuchajcie, 500 to nie może być prosta zagadka. 50 obrazków i wśród tych 50 obrazków jest jeden, który jest inny od pozostałych. I teraz tak, wy mi nie musicie tłumaczyć, na czym polega różnica, dlaczego ten obrazek jest inny, co tam się zmienia. Ja tych szczegółów znać nie chcę. Jedyne, co chcę wiedzieć, to współrzędne tego jednego obrazka, który jest inny, czyli litera i cyfra wskazujące jego położenie, czyli współrzędne. Tak jak przy grze w statki. Proste być może, ale najpierw trzeba znaleźć obrazek, który jest inny w takim razie. Za 500, proszę Państwa. Bardzo prosto dostać się do studia, miałam mnóstwo graczy. No i teraz ten jeden jedyny, który rozwiąże zagadkę i pomoże mi przejść do kolejnej. Kochani, no i przede wszystkim jeden jedyny gracz, który nadrobi stracony czas. Nadrobi stracony czas, który stracili poprzedni gracze. Nie marnujemy ani chwili dłużej. 500, gwiazdka 7310, telefony komórkowe 0704-304-310, telefony stacjonarne. Pamiętajcie, moi drodzy, również o bardzo ważnym fakcie. Ja tutaj jestem w studio i cały czas czekam na prawidłową odpowiedź. Cały czas czekam na zwycięzcę.
Jak tylko usłyszę dźwięk telefonu w studio, wracam do Was oczywiście. Uwaga! Czy ktoś już może nadrobił ten czas? Czy ktoś już wie, gdzie znajduje się obrazek inny od pozostałych? Jakie ma współrzędne? Pół tysiąca. Kochani, pół tysiąca jest do wzięcia. Cały czas. Tych obrazków jest dużo, ale ktoś musi sobie z tym poradzić.